Sponsorem programu jest Ośrodek Terapii Uzależnień Borowik w Jerzmionka w gminie Kamień Krajeński. www.ośrodekuzależnień.pl. Moi drodzy, dzisiaj gościmy pana Tomasza Wachowiaka. Pan Tomasz zawodowo zajmuje się terapią uzależnień i zgodził się z radością podzielić się z wami swoim doświadczeniem zawodowym w kontekście szeroko pojętej profilaktyki. Nie będzie zawsze miło i nie będzie zawsze uśmiech na ustach, ponieważ no, uzależnienia są czymś strasznym, ale z drugiej strony też chciałbym przed tym przestrzec przed demonizowaniem, bo też jest taka tendencja, że jak ktoś ma z czymś problem, to już jest łajdak, zły człowiek, nieudacznik, obszczymur i tak dalej. Od tego też jak najdalej. Tak naprawdę jest dużo kłamstw albo dużo może niewiedzy w społeczeństwie w zakresie uzależnień i jeżeli mi się uda choć cząstkę tej niewiedzy u was zlikwidować, bądź też zainteresować, bo z tego co wiem, to jest klasa policyjna jedna, tak? Fajny profil, a druga? Medyczna przyrodnicza, no to też tutaj medycyna uzależnienia, no to jest bliziutko. To już te procesy wszystkie metaboliczne w organizmie, które pod wpływem różnych środków zachodzą, no a policjanci też wiadomo, co robią. Dzielcie się puszystym i puchatym. Dziękuję bardzo. Dziękuję.